I nie jest ważne, kim się jest. Słowo honoru. A co jest ważne według pana, panie sułku? Ważne jest to, żeby być kimś. Moim zdaniem jest pan kimś. Ogólnie? I ogólnie, i w najbardziej drobiazgowych przejawach naszego życia. Dla mnie i dla wielu innych jest pan kimś. Ma pan styl, panie sułku. Ogólnie. I ogólnie, i w szczegółach. Patrząc na pana, aż chce się powiedzieć. Czy wiecie, kto to jest? Tak, to jest ten pan sułek. Często opowiadam o panu szerokiemu gronu moich znajomych. No, cicho. Mówię same miłe rzeczy o panu. Na przykład. Mówię, że jest pan dzielny i szlachetny. No i co dalej? Mówię, że jest pan obrotny i utalentowany. Dobra, i co dalej? Piękny i dobry. Rozumiem. I czuły. No, cicho. I że przede wszystkim jest pan moim... Kim? Nie wie pan? No, nie wiem. Moim narzeczonym, panie sułku najdroższy. No tego nie lubię, słowo honoru. Nie powinna pani o tym opowiadać na prawo i na lewo. Czy to jest owiane mgłą tajemnicy? No, raczej tak. Wszyscy i tak się domyślają. Mówi o nas dosłownie cała okolica. Serio? I Gajowy Marucha, i jego żona Maruszyna. Cholera jasna. I cały świat. Bo to jest prawda, panie sułku? Na oko rzeczywiście tak wygląda, jakbym z panią chodził. O tak? Pan przecież mieszka ze mną od przeszło 2 lat, prawda? No do pewnego stopnia. Zameldowałam tutaj pana jako sublokatora. Ładny mi sublokator, prawda? Jakby tak wszyscy sublokatorzy, prawda? Ale o co chodzi? No jakby tak kochała się wszystkich sublokatorów, panie sułku, prawda? No to co? No nie wiem. Sama nie wiem. Boże, jakie to myśli krążą po mojej głowie, panie sułku. Ani się pan domyśli. Ale jakie? Lubię wiedzieć, co mnie czeka. Ach, lepiej niech pan nie pyta. Rozmarzył mnie po prostu ten cichy wieczór we dwoje. Jeść mi się chce. Bo w taki wieczór, panie sułku, serca wszystkich kobiet świata chcą kochać i być kochane. Znaczy i pani też, tak? Jak wiele, wiele innych kobiet. W taki wieczór i ja pragnę, by moja dłoń nieoczekiwanie znalazła się w innej dłoni. A wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, staje się rzecz niezwykła, jedyna. Głodny jestem. Bo taka rzecz jest zawsze jedyna i niepowtarzalna. Z grubsza się domyślam, o czym pani majaczy słowo honoru. Więc pan mnie rozumie, prawda? No z grubsza tak, po łebkach oczywiście. W tych sprawach nie jestem najmocniejszy. Och, nie wiadomo, kto wie. Ale ja wiem. Sprawy te są mi na razie obce, pani Elizo. Nie mówmy o tym więcej. Oj, panie sułku. A gdyby pan wiedział, co pan traci. No ale co? No gdyby pan wiedział, ile jeszcze przed panem pięknych wzruszeń i silnych wstrząsów. No, cicho. Wtedy pan sam nie przestawałby o tym mówić, panie sułku. Bo miłość, panie sułku, jest jak najpiękniejszy kwiat. A tam. A ten, kto go nie zerwie, nie zna jego zapachu. Po co zrywać? Ja tam się przyglądam. Czuję głód, pani Eliza, to wiem. W takim stanie nie może być nawet mowy o tym, o czym mi tutaj pani cały czas opowiada. Miłość miłością, a głód głodem. Konia z kopytami bym zjadł, a ta mi tutaj jakieś bajadery opowiada. Za wszelką cenę chce mnie pani zdemoralizować. Chyba zdaje sobie pani sprawę, że w każdej chwili mogę zadzwonić na milicję. Jestem niepełnoletni, słowo honoru. I zrobię to, jeżeli natychmiast nie dostanę czegoś konkretnego do zjedzenia. Mamy ser żółty. Niech będzie. Gdzie on? A tu. To mi się pani tak przygląda. Sera pani nie widziała. Widziała? Udławię się, słowo honoru. Niech się pani tak nie gapi. Dlaczego? Beszy mnie, to głupio się jakoś czuję. Proszę przestać, pani Elizo. Zaraz przestanę. Ojej, pani Elizo, no co pani robi? Tylko patrzę na pana, panie sułku, nic więcej. Ale o co pani chodzi? No czuję się głupio, słowo honoru. Jak w szkole przy tablicy, aż mnie skręca. Przeszywa mnie pani wzrokiem. Więc jednak. Spociłem się od tego. Jest w pani coś niesamowitego. Boże,
Boże, dosyć! Całą siłą mojego jestestwa pragnę panem zawładnąć niepodzielnie. Oj, oj, a już myślałem, że to coś poważnego. Napędziła mi pani strachu. Jeżeli tylko o to pani chodzi, żeby mną zawładnąć, niech się pani nie męczy. Skończę jeść i idę spać. I cicho mi tutaj, bo jak się zdenerwuję, to wyjdę. Nie, 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 jeszcze raz nie. Niech pan nie odchodzi, panie suku. A skończy pani z tymi głupotami? Skończę. Podobno w swoim czasie i we mnie coś się poruszy. Wtedy wrócimy do tej sprawy, pani Elizo, słowo honoru. Zgoda, panie suku, ja mam czas, ja poczekam. Oj. I nagle, bez pukania, wszedł gajowy Marucha. Gajowy przeprosił obecnych za nagłą wizytę, do której zmusiła go jakaś tajemnicza, magnetyczna moc bijąca z okien naszych bohaterów. Wyczerpany gajowy został na kolacji.